poprzedniej edycji Forbet Pucharu Polski na szczeblu okręgu radomskiego triumfowała Powiślanka Lipsko, której jednak w tym roku nie udało się obronić trofeum. Finał, w którym Powiślanka zmierzyła się z Prochem Pionki, rozgrywany był w Przysusze i był bardzo emocjonujący. Do przerwy padły dwa gole. Powiślankę na prowadzenie wyprowadził w 30 minucie Kacper Kopyciński, który wykorzystał rzut karny. Do remisu jeszcze przed przerwą doprowadził Mateusz Szczepański. W drugiej połowie goli nie było i do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był konkurs rzutów karnych. Jedenastki nieco lepiej wykonywali piłkarze Prochu, którzy wygrali 7-6 i zgarnęli trofeum. Ekipa z Pionek po raz pierwszy wywalczyła okręgowy Puchar Polski. Obie drużyny wiosną zagrają w pierwszej rundzie wojewódzkiej edycji pucharowych zmagań.